Cześć kochani! Dzisiaj mam dla Was nietypowy filmik. Nie będę malować, za to chcę Wam coś pokazać. Czymś się z Wami podzielić. Ci z Was, którzy obserwują mnie na Facebooku, na pewno wiedzą, że jakiś czas temu wygrałam pewien bardzo fajny konkurs. Jedne lampki mi wysiadły. Nagrywamy dalej. Konkurs na najlepszy makijaż lub face painting halloweenowy organizowany już po samym Halloween, zorganizowała marka Senjo Color, czyli marka profesjonalnych materiałów do charakteryzacji i body paintingu właśnie. Szczęśliwie, również dzięki Waszym głosom, wygrałam ten konkurs, a konkretnie wygrał jeden z moich halloweenowych makijaży, czyli komiksowy zombiak, który również Wam bardzo się podobał. Wygrałam pakę produktów od Senjo Color i postanowiłam zrobić ten opening przede wszystkim dlatego, że ta marka jest u nas zupełnie nieznana. Ja sama jej nie znam i jestem jej bardzo ciekawa. I zostańcie koniecznie do końca, bo chcę się częścią tej nagrody z Wami podzielić, a oprócz tego mam dla Was coś jeszcze. Przyznam się bez bicia, że dostałam już ją jakiś czas temu, ale nie bardzo miałam czas zrobić dla Was wideo. Więc zwlekałam z tym troszkę, ale teraz otworzę na Waszych oczach tą paczuszkę i zobaczymy, co w niej jest. Dobra, teraz pokrótce pokażę Wam, co się znajdowało w paczce. Jak widzieliście, mamy dwie takie walizeczki. Wiem na pewno, że są w nich farby, ale jeszcze nie wiem, co to są za farby. Czy są to farby do aerografu? Aha! No to najwyraźniej są to farby do aerografu, ale którymi można też malować pędzlem. Napisane jest brush and airbrush, więc... Są bardzo płynne, więc do końca nie wiem, jakby się nimi malowało pędzlem. Niekoniecznie dobrze. Taka typowa farba do aerografu. Tu mam w pierwszej paczce mam 5 podstawowych kolorów. Powiem Wam, że przydadzą mi się, na pewno. Ale jeszcze nie teraz, bo nie mam jeszcze aerografu, ale planuję sobie kupić. A w drugiej paczuszce, walizeczce, mam 5 kolejnych kolorów i chyba są to kolory metaliczne. A nie, to też basic. Aha, tu mam basic turkusowy. Super. Wkładam z powrotem do walizeczki i oglądamy dalej. Dalej mamy takie dwie rzeczy. Oba to są pisaczki jakieś do ciała, a zaraz zobaczymy, o co chodzi. Też jest płynne. Podejrzewam, że to jest dokładnie ta sama farba, tylko w innej formie. O! Z gąbeczką. Powiem Wam, że krycie jest super. O! Wyszło patriotycznie. Teraz zobaczę te pisaczki. No, podejrzewam, że jest to znowu ta sama farba, tylko w formie takiej z pędzelkiem. Specyficzny zapach. Ale pachnie. Pachnie fajnie, naprawdę. Bo te farby, których ja używam zazwyczaj, jak widzicie, Diamond Effect, czy te nowe Party Explosion, one w ogóle nie mają zapachu. Zapach mają za to farby z Mayrona, taki kokosowy, ananasowy. Teraz mogę sobie przypomnieć. Następnie mam coś takiego.
To jest zestaw do robienia tatuaży, tatuaże aerografem, głównie za pomocą szablonów. I mam tutaj czarną farbę, białą farbę i alkohol, chyba do dezynfekowania skóry, albo do zmywania tego. A teraz zaczyna się zabawa. Mleczko lateksowe. To jest, słuchajcie, nie znam niemieckiego, ale, a tu jest tylko po niemiecku napisane, ale zrobiłam sobie mały research i wyszło mi, że akryl kleber to jest po prostu klej akrylowy. Trudne to nie jest, natomiast trudniejsze było dla mnie to coś. To jest, słuchajcie, Klebstofflöser. No i wychodzi na to, że to jest po prostu zmywacz do tego kleju. I jeśli chodzi o efekty specjalne, to jest jeszcze ta mała paczuszka. Łysinka. Słuchajcie, łysinka. Myślę, że materiał to jest coś bardzo podobnego do glacanu. No, to jest coś podobnego do glacanu. Skrywana, tylko to się tak nie nazywa. I mam jeszcze koszulkę. Koszulka jest w rozmiarze M. Będę miała do spania. Przysłali mi też katalog i z tego katalogu widzimy, że produkują też gotowe prostetyki, które można kupić. Rewelacyjne, powiem wam, rzeczy. Bardzo duży wybór. No, myślę, że warto się temu przyjrzeć, bo być może kiedyś zamówię i pokażę wam, jakie rzeczy gotowe można kupić. Można też, słuchajcie, fajnie podejrzeć sobie po prostu, jaka to jest jakość tych gotowych rzeczy i porównać z tym, co na przykład sama robię. Myślę, że fajnie byłoby coś takiego, bo w Polsce jeszcze takich gotowych rzeczy jest bardzo mało. A, jeszcze jedna rzecz, słuchajcie. Jeszcze jedna rzecz, której jestem bardzo ciekawa, bo to jest, nazywa się to Latex Edge Filler, czyli to jest... To jest lateksowy produkt, no lateks generalnie, ale służący stricte do wygładzania brzegów. Jestem bardzo ciekawa, czy on się faktycznie czymś od zwykłego mleczka lateksowego różni. O! Zapijak lateks. Taki gęstszy lateks. Fajna rzecz, przyda się. Produkty obejrzane, więc teraz przejdę do tej najprzyjemniejszej części, przynajmniej dla mnie, bo bardzo lubię dawać prezenty. A ponieważ wy daliście mi już bardzo wiele subskrypcji, lajków, komentarzy i w ogóle waszego zainteresowania i dzięki temu to wszystko się fajnie kręci, więc ja też chcę wam coś dać. I będzie to właśnie rozdanie. Nie żaden konkurs, niczego od was nie wymagam, nie musicie subskrybować mojego kanału, lajkować mnie na Facebooku, na Instagramie, nic nie musicie. Jedyne co dobrze by było, żebyście zrobili, dali mi znać, że chcecie wziąć udział w tym rozdaniu. A zrobicie to, wpisując w komentarzu, chcę prezent. To wszystko. I żeby dłużej was nie trzymać w niepewności, pokażę was, co chcę wam dać. Z paczki, którą przed chwilą rozpakowywałam, wybrałam dla was dwie rzeczy, które myślę będą najpraktyczniejsze i będą się fajnie uzupełniały. Czyli daję wam mleczko lateksowe, bardzo uniwersalna rzecz, myślę, że każdemu, kto bawi się w charakteryzację, bardzo się przyda. I łysinkę. Oprócz tego mam dla was coś jeszcze. Sami będziecie mogli sprawdzić jakość i wypróbować farby, o którym wam mówiłam wcześniej w paru filmikach, czyli Party Explosion, farby, które ja sama jeszcze testuję. Będziecie testować je razem ze mną. I mam dla was dwie bardzo fajne paletki. Jest to paletka kolorów podstawowych. 6 kolorów. Są to fajne, nie za duże, nie za małe pojemności. Myślę, że na początek w sam raz. I coś ekstra, farby neonowe. Ja jeszcze z Party Explosion tych farb nie próbowałam. Będziecie pierwsi i powiecie mi, mam nadzieję, jak się sprawdzają. Ja próbowałam do tej pory tylko Diamond Effects, sprawdzały się super. Mam nadzieję, że te też będą świetne. I dwie takie paletki, czyli 12 kolorów,
leci do kogoś z Was. Paletki mają też po jednym pędzelku. Pewnie trzeba będzie dokupić jeszcze jakieś, albo na przykład gąbeczki. Ale to jest naprawdę fajny startowy zestaw. Te cztery rzeczy w prezencie mikołajowym ode mnie dla kogoś z Was. Więc powtórzę jeszcze raz. Jeśli tylko chcecie dostać ode mnie ten prezent dla siebie lub kogoś bliskiego, kto interesuje się charakteryzacją, face paintingiem, body paintingiem lub po prostu chce spróbować w tym swoich sił, napiszcie w komentarzu chcę prezent. Żeby się zgłosić, macie czas do niedzieli 11 grudnia, a ogłoszenie wyników będzie w filmiku, który opublikuję za tydzień, czyli 13 grudnia we wtorek. I to by było na tyle, kochani. Pamiętajcie, że Wasze sugestie w komentarzach na temat tego, jakie filmiki chcecie oglądać na tym kanale, jakie postaci chcecie, żebym zrobiła, jaki typ makijażu, takie komentarze zawsze są bardzo mile widziane, także pod tym filmikiem. Ja już zakasam rękawy i szykuję dla Was kolejną postać. Do zobaczenia!